Słuchajcie, ja powinnam chyba ten czat wyczatować początkowo, ale nie chcę, znowu się boję, że coś sknocę. Nie ruszam. Nie ruszam. Nie ruszam. Ja już nic nie ruszam dzisiaj. Już się boję ruszyć. Słuchajcie. Tak, nie utrzymać, bo za wolno leci. To mamy jeszcze 2 minutki Tak, do Moniko, przedstawienia polecamy, dzisiejszej naprawdę. prelegentki. Polecamy. Po 20 latach powróciłam do tego hobby. Rewelacja. Ale tak jak pisze Karina, niech utrzymisz 6, no może 5, bo jak masz mniejsze, to leci tak powoli, że się frustrujesz. A jak kupować tą włóczkę, żeby męża nie gryzła? No, im więcej wełny, tym bardziej gryzie, chociaż chyba Karina, nie wiem, jak to jest z tymi merynosy i tak dalej, a jakieś alpaki, bo alpaka to podobno z kozy jest, czy jakoś tak. Albo z O, no alpaki. właśnie. Tak. Skąd ty, Karina? Ty też robisz na drutach? Kurczę, nawet nie wiedziałam. No, Ile to słyszysz, i się to ile. człowiek dowie ciekawych Prawda? rzeczy. A alpaka z alpaki, tak, Ewa, może ty, to jeszcze coś jest innego. Kurczę, widzisz, zapomniałam nazwę. No. Tak. Widzisz, że ja to jestem totalna Też by mi się tak skojarzyło. No dobra, słuchajcie. O, to myślę, że sobie będziemy zaczynać. Jest z nami dzisiaj Julia Budowska, która opowie nam o tym, jak sprawdzać, ale nie testować, czyli nie stresować naszych uczniów. Rozpoczął się troszeczkę wcześniej, ale tylko i wyłącznie streaming, że tak powiem. Natomiast docelowo zaczniemy za sekundkę, także proszę Tak. się nie stresować i nie denerwować. Znaczy inaczej, dzisiaj nadaje Łódź po obu stronach. Tak, dzisiaj po obu stronach nadaje Łódź, zgadza się. Dwie właścicielki najfajniejszych szkół językowych w Łodzi, czyli Rainbow English i Smile. Dzisiaj sobie zrobimy reklamę. Nie, A, oczywiście oczywiście. śmiejemy się. Jula w każdym razie jest nauczycielką z niemal 20-letnim stażem, także w ogóle bardzo mamy dużo podobnych i wspólnych tutaj cech ze sobą. Na co dzień pracuje głównie z grupami młodzieżowymi, przygotowuje też maturzystów, jest metodykiem i stosuje ocenianie kaucjonujące. Więcej na pewno nam pokaże i więcej nam powie. Będzie dostępny certyfikat na sam koniec, ja oczywiście go Państwu wkleję. Będzie również dostępne na dosowym YouTubie nagranie z początkiem robienia na drutach. Gratuluję. Przestań, to musisz to wyciąć, naprawdę. Musisz to wyciąć. Zobaczymy, co się da zrobić. Słuchaj, ja wiesz, że ja nie mogę za dużo robić w tych meetingach. Także proszę tylko jeszcze o informację, bo wiem, że Karina, pani Monika i Ewa na pewno, ale czy reszta z Państwa nas słyszy, nas widzi, a szczególnie Julię, bo to jest najważniejsze. O, super. Tak? Mówię, znowu mi się włączyła jakaś Ola prezenter. Dobra, muszę wrócić tutaj. Okej, okay, jest okej, okay, tak? Onieśmieliły Państwa druty. No. Może nie Tak wszyscy już wiedzą, o jest. co No chodzi, po ale prostu właśnie zaczęła to się jest. kobieta na drutach dzisiaj. Okej, okay, Ale ja już. zostawiam Państwa w fantastycznych rękach Julii Budzowskiej. Życzę dobrego odbioru. Zobaczymy się za mniej więcej 40 minut i no, mam nadzieję, że wszystko będzie szło gładko. Gdyby były problemy techniczne, proszę się wylogować i zalogować raz jeszcze. Jula, jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu całego DOSA, czyli Marty, Grzegorza i Oli, że jesteś dzisiaj z nami, że przyjęłaś nasze zaproszenie. To ja dziękuję bardzo za zaproszenie. To jest niezmiernie miłe. Chciałam powiedzieć, że bardzo, bardzo się cieszę, że mogę się podzielić tym, do czego doszłam przez te 20 lat. Mam nadzieję, że część z tych rzeczy odświeży Państwu pamięć, bo to na pewno nie są rzeczy tak rewolucyjne, żebyśmy my tego nie stosowali. W swojej pracy staram się tak pracować, żeby forma nie przerastała treści, a z drugiej strony, żeby się nie. Samemu nie bardzo przepracowywać, jeśli chodzi o to, ile mam tych przygotowań. Natomiast więc wszystkie te pomysły są, jeżeli absorbujące, to dla uczniów, a niekoniecznie dla nas. Co zamiast testu? Dlaczego w ogóle? Tak jak powiedziała Kasia, staram się jak najmniej dzieci testować. To znaczy, ja w ogóle jestem też daleko od tego, żeby powiedzieć, że testy są niepotrzebne. W naszym kraju testy są na porządku dziennym, zdajemy wszystkie egzaminy. I one mają taką formę, a nie inną, więc jak najbardziej naszym obowiązkiem jest przygotować dzieci do tych form egzaminacyjnych, ale z drugiej strony
W moim odczuciu tych testów jest trochę za dużo. I są też takie momenty w ciągu roku szkolnego, kiedy dzieci są bardzo zmęczone, na przykład teraz, jak jest koniec semestru, i wtedy, jeżeli mam faktycznie w mojej szkole językowej do przeprowadzenia jakiś test, to staram się zrobić to w taki sposób, żeby dla nich to było przyjemne. Dokładnie tak jak napisała Karina, wszyscy robią testy na raz i co jest bardzo, bardzo męczące dla dzieci. No więc pokażę, jak ja robię testy tak, żeby oni o tym nawet czasami nie wiedzieli, ewentualnie, żeby kortyzol zamienił się endorfiny i pozytywny stres. I podzieliłam dzisiejszą prezentację na 4 części. Bo wiem, że nie w każdej szkole, nie każdy po pierwsze ma dostęp do technologii i nie każdy też je lubi. Ja osobiście coraz bardziej jestem jednak offline, a nie online, więc myślę, że tych rzeczy offline będzie tutaj więcej. Pierwsza część, którą chciałabym pokazać, to jest praca z podręcznikiem. Bo część kursów, szczególnie tutaj w szkole, koncentrują się wokół materiału, który jest w podręczniku. I moja ulubiona aktywność z dziećmi, właśnie jeżeli mają wszyscy podręczniki, to jest Saper, o którym już pisałam raz w internecie, więc niektórzy już mieli możliwość się z tym zapoznać. Odbywa się to w ten sposób. Dzieci przychodzą na zajęcia i wiedzą, że będzie powtórzenie, bo jest to następna część w podręczniku i oczywiście pada ogromny zawód taki, o nie, znowu klasówka. Ja mówię, no dobrze, to możemy się umówić, że w tej chwili pracujecie sami, za jakiś czas skonsultujecie się w parach albo w małych grupach i później ja wyliczam, kto ma mi przeczytać odpowiedzi do którego zadania. Ważne jest tylko to, że biorę pod uwagę tylko te odpowiedzi, które usłyszę od tej osoby, którą wylosowałam. Nie patrzę na to, co mieli pozostali, więc oni muszą w grupach naprawdę mocno negocjować, która odpowiedź jest prawidłowa, bo jeżeli na nich padnie, no to ta odpowiedź będzie brana pod uwagę. Jeżeli suma wszystkich poprawnych odpowiedzi jest większa niż 85%, wtedy nie robię im sprawdzianu. I bardzo często te wyniki, które mieli z tych punktów, wpisuję do naszego dziennika elektronicznego. Co ważne, podczas pracy z tym podręcznikiem nie mogą korzystać ze swoich notatek czy z wcześniejszych stron. Właśnie to tutaj chodzi o to, czy podręcznik chodzi o te wcześniejsze strony, bo oni mają faktycznie sprawdzić, ile mają w głowach. Jeśli ktoś, osobiście Sapera robię w każdej grupie raz w roku, nie robię tego częściej. No i nigdy nie wiedzą, ile będzie, natomiast na ten sezon zimowy jak teraz jest rewelacyjny, dlatego że dzieci przychodzą śpiące, zmęczone, z niskim poziomem energii, a Saper, to naprawdę, dlatego się tak nazywa, emocje przy czytaniu odpowiedzi są bardzo, bardzo zbliżone do tego, myślę, co czują żołnierze w momencie, kiedy muszą przeciąć kabel. Więc serdecznie polecam, jest dużo zabawy i dużo pozytywnego stresu. Druga rzecz, którą chciałabym zaproponować, i to na pewno Państwo robicie, to jest prawy dla lewego, czyli osoba po prawej albo grupa po prawej układa test dla grupy po lewej. Tutaj w odróżnieniu do tego Sapera oczywiście wiadomo, że poziom może być różny, dlatego bardzo ważne jest to, żeby nauczyciel wcześniej powiedział, czego oczekuje, co ma się pojawić na tym sprawdzianiu, czyli na przykład jeżeli słówka to nie najprostsze, jaki rodzaj zdań do dokończenia, jakie konstrukcje chcemy sprawdzić. Oczywiście jak już grupy przygotują te sprawdziany, korzystając z notatek i sprawdzianów, przekazują sprawdziany do grupy po lewej. Grupy po lewej rozwiązują i albo teraz, tak jak tutaj napisałam, grupa wraca do twórców i twórcy sprawdzają, czy ta grupa po lewej wykonała prawidłowo, bądź też możemy sprawdzać, mogą sprawdzić to później z podręcznikiem i sami ocenić swoją pracę. Tak czy inaczej, tutaj znowu cała część sprawdzania klasówek, która dla nas jest problematyczna, dla nauczycieli, bo tych testów jest czasem naprawdę bardzo dużo, przechodzi na uczniów. My jesteśmy osobami, które pomagają przy sprawdzaniu. Oczywiście też trzeba tam nadzorować, czy są uczciwi wobec siebie, ale mnie się nie zdarzyło. Ile czasu daje nałożenie rozwiązanie? Zazwyczaj daje im, w zależności od tego, czy to są tylko słówka, czy cała gramatyka, od 5 do 10 minut. To tyle jest na ułożenie i podobnie jest na rozwiązanie, więc całość na pewno nie trwa dłużej niż połowa lekcji. Bo najczęściej to jest tak, że oni w ten sposób sprawdzają znajomość słownictwa, że na przykład dają zdania do tłumaczenia, ewentualnie po prostu tylko jakieś frazy czy same.
Czy cała grupa dostaje te same ceny? Jeżeli się tak umówicie, to tak. I oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że może się okazać, że z trzech osób pracuje jedna, a reszta tylko dostanie oceny za nic. No ale takie jest niestety ryzyko pracy w grupie, że jeżeli jest to praca na ocenę, no to niestety ta ocena może dla jednych być odebrana jako nieuczciwa. Ja mam o tyle dobrą sytuację, że uczę w szkole językowej i ja nie stawiam ocen, ja tylko wpisuję wyniki. Nie wiem, jak by to odebrali uczniowie w szkole. Pracowałam w szkole publicznej. Udawało nam się tak jakoś dogadać, że no, nawet jeżeli było coś jakieś z ich strony, poczucie krzywdy, to nie na tyle duże, żeby to jawnie powiedzieli. A no, nie będą chcieli pracować z leniuchami, ale to jest właśnie też bardzo dobry feedback taki od kolegi. No nie chcę z tobą pracować, bo się nie uczysz. No to myślę, że tutaj to taka osoba, która usłyszy coś takiego, bardzo się tym przejmie. Dużo bardziej czasami niż jak nauczyciel mu to powie. Więc to może mieć takie trzeźwiące działanie na ucznia. To tyle, jeśli chodzi o to, jeżeli uczniowie mają podręcznik. Natomiast dalej offline, ale już bez podręcznika, chciałabym pokazać, co robią moi uczniowie. I teraz te pomysły mogą być zastosowane jako utrwalenie, ale też i jako sprawdzenie. Tak czy inaczej, teraz odniosę się do tych drutów. Ponieważ tak jak tutaj wyszło na samym początku, chociaż to miała być tajemnica, po 20 latach przerwy wróciłam do swojego hobby. I oczywiście wpuściłam sobie sporo filmików na YouTubie, takich szkoleniowych. I się okazało, że po samym patrzeniu to ja niekoniecznie jestem w stanie coś zrobić, że ja po prostu muszę to przećwiczyć, tym razem w rękach. Dlatego staram się też wybierać takie gry, bo doszłam do oczywiście takiego wniosku, że aha, to dlatego to wybieram, takie gry, które powodują, że uczeń również będzie musiał zaangażować swoje umiejętności twórcze, bo tylko te umiejętności twórcze pokażą, na ile on naprawdę jest w stanie przełożyć wiedzę, którą by mnie dostał, na faktyczny wytwór, czyli na ułożenie jakiegoś wypracowania, stworzenie czegokolwiek. I stąd bardzo często ich proszę, żeby stworzyli gry planszowe. Te gry powstały w szkole publicznej, w szkole stowarzyszeniowej, w której pracowałam. Ja już o tych grach kiedyś mówiłam. Tutaj jest, uczniowie sami układali gry. Wypisałam, co jest Państwu do tego potrzebne. Wszystko zrobili sami. Tutaj jest taki piękny bucik sportowy, to uczniowie zrobili sami, do każdego, akurat grała o kontynentach, do każdego kontynentu wybrali inny symbol jako pionek. Natomiast gra oczywiście od strony wizualnej daje możliwość wykazania się tym uczniom, którzy się bardzo dobrze czują w tym i na przykład miałam taką uczennicę przy robieniu tej gry, która jest dyslektyczna i ona sobie ogólnie słabo radzi z takimi zadaniami jak test. Natomiast tutaj razem z koleżankami pracowały razem i zadziałało fantastycznie, bo ona im dyktowała punkty, co ma być na którym polu, a one to zapisywały, więc jakby uniknęliśmy takiego problemu, że ona wie jak, ale ona nie umie tego napisać tak, żeby to się nadawało na grę, żeby tam nie było błędów ortograficznych. Przez cały czas ja ich nadzorowałam. Gra jest o tyle problematyczna, że trwa około 3 lekcji, więc ja to polecam do zrobienia, tak jak tutaj zrobiłam tuż przed feriami, kiedy już im się naprawdę nie chce, a ja w ten sposób sprawdziłam materiał z całego pierwszego półrocza. I teraz, co jest najlepsze, oni powtórzyli poprzez układanie tych pól i całej fabuły do tej gry, całe wyrażenia, wszystkie, cały materiał gramatyczny i leksykalny z całego półrocza, a później, jak już ta gra była skończona i ją zaeliminowaliśmy i skleiliśmy i się wymieniali między grupami tymi grami, to żeby móc grać, to musieli powtórzyć znowu cały materiał, bo za każdym razem trafiali na jakieś pola, które były właśnie z podręcznika, czyli właśnie wymagały, nie wiem, przeprowadzić dialog u lekarza. No nie było aż takie trudne. Tak czy inaczej, ja dawno nie wiedziałam, żeby uczniowie byli tak zmotywowani, żeby na następną lekcję powtórzyć wszystko, co było do tej pory w książce. I tutaj oczywiście nie ma ocen, to znaczy są oceny za stworzenie gry, ale no nie za granie, bo jest element losowy, na który uczniowie nie mają. Tworzenie gier niestety jest czasochłonne, tak jak tutaj napisałam, zajmuje około 3 lekcji, przy czym uczniowie muszą też pracować w domu. Na pierwszej lekcji musimy ustalić, jakie mamy zagadnienia, która grupa, jakie są grupy. Która grupa będzie robiła grę na jaki temat? Jaki jest motyw właśnie przewodni, czyli na przykład zamczysko, hobbit, no cokolwiek takiego, żeby tam były pola pod tytułem trafiłeś do jaskini, napadły cię nietoperze, cofasz się o 3 pola.
ale do tego jeszcze oni muszą samodzielnie, na przykład w domu i potem przynoszą na kolejną lekcję, przynieść listę pól z zadaniami związanymi z językiem. Potem muszą to wszystko rozmieścić na planszy, poprzyklejać, potem trzeba to zalaminować, akurat tym razem to ja laminowałam to sama, bo już nam czasu nie wystarczyło, posklejali to i potem już grali. Można zrobić fantastyczny z tego projekt. Naprawdę, dzieci były przeszczęśliwe, a najlepsze było to, jak te wszystkie gry były wykorzystane później na Dniu Języków Obcych i grali ich rówieśnicy, którzy zrealizowali ten sam podręcznik. No to duma moich uczniów była po prostu nie do opisania, bo oni przygotowali coś, z czego korzystali ich koledzy. Wszyscy im zazdrościli, że mają takie fajne lekcje. Czy widzicie w czwartej klasie? Pierwsze gry, które robiłam w swoim życiu, robiłam z dziećmi z klasy trzeciej. Mam jedną do tej pory, to był tor wyścigowy, a la Kubica. Jeśli chodzi o poziom i o pola w ogóle, to oczywiście musiałam te pola napisać ja. Oni mi tylko przygotowali swoim pismem, ja je musiałam przepisać. Natomiast całą resztę, łącznie z ozdabianiem pastelami, oni wzięli na siebie. A w liceum powiedziałam uczniom, żeby mi przygotowali tabu, 5 sekund albo domino. I teraz, ja oczywiście mogłabym to zrobić sama. No to nie jest problemem zrobić tabu, 5 sekund czy domino. Nawet zrobiłam 5 sekund, Ewa Torewko, która tutaj jest, to wie, bo dostała. Tylko, że jak ja to zrobię, to oni już tylko w to grają. A jak oni to ułożą, to od razu muszą wyszukać słownictwo i od razu muszą wpleść w to gramatykę. Więc moją robotą tylko w takiej sytuacji jest, żeby później sprawdzić to, co oni przygotowali, zanim oni to przełożą na już finalny produkt, który ma służyć później na kolejnych zajęciach podczas grania. I to jest kolejna rzecz na projekt. I faktycznie licealiści w klasie pierwszej przygotowali różne gry w ramach projektu, żeby poprawić sobie ocenę, czy też po prostu właśnie się wykazać znajomością rzeczy, które do tej pory zrobiliśmy. A już teraz nie w twórczości uczniów, natomiast szybka gra na powtórzenie rzeczy, które były ostatnio, więc tym samym można ich przetestować i tu też nie będzie na ocenę, ponieważ mamy element losowy. To są wszystkie gry typu bomba. To nie musi być bomba teoretyka, chociaż nie mówię, bo jest fantastyczna. Nauczyciel tworzy kartę kategorii, czyli powtarza rzeczy, które wypisuje kategorie, które były na poprzednich lekcjach, które chce powtórzyć i uczniowie podają sobie tykającą bombę, tak jak jest w Kocham Cię Polsko. Polecam akurat tę, bo mam ją sprawdzoną, ale może być każda inna. Czas tykania jest od 10 do 60 sekund, więc oni nigdy nie wiedzą, co wypadnie. Jest bardzo szybko, wnosi bardzo dużo energii i to jest szybko powtórka. No ale tak jak powiedziałam, jeżeli to robię, to nie robię tego na ocenę. Tylko dla zabawy po prostu. Kolejna rzecz. U mnie to się też nazywa taki... Zapomniałam, jak ja to nazywam. No w każdym razie tutaj to nazwałam akurat Creative Race. Praca w parach na podstawie tego materiału, który już zrealizowaliśmy, tym razem ja, jako nauczyciel, przygotowuję zadania, które rozmieszczam wokół. Jest znowu wzrost energii. Ważne jest to, żeby pomóc uczniom dobrać się w takie pary, żeby nie było sytuacji, że dwóch wolno pracujących jest razem, a ci najlepsi są razem, bo ci najlepsi skończą raz, dwa, trzy, a tamci będą jeszcze w trzecim zadaniu, tak żeby oni mniej więcej przychodzili między zadaniami płynnie, żeby nikt nie musiał na nikogo czekać za dużo. No i uczniowie kończą zadania w jakiś kreatywny sposób, więc albo przygotowujemy tyle kopii, ile jest par czy grup, chociaż więcej niż dwie osoby nie polecam, bo wtedy na pewno jedna osoba nie będzie pracowała, albo szykujemy zalaminowane karty, które oni wypełniają. Oczywiście tutaj niestety no będziemy mieć trochę biegania, bo trzeba przeczytać, co napisali, potem trzeba zmazać, potem przychodzi następna grupa, więc najłatwiej to jest jednak przygotować tak, że jest dla każdej grupy osobna kartka czy koperta z zadaniem. I znowu mamy ruch, i znowu mamy sposób testowania i oczywiście tutaj jak najbardziej możemy wystawić oceny. Ważne jest tylko to, żeby na początku ustalić z nimi, czy czas, w jakim wykonają zadania, będzie się liczył do oceny. To pozostawiam Państwu, bo tak naprawdę wszystko zależy od tego, z kim pracujemy. Bank słów. Bank słów to nic innego jak pojemnik, może być pudełko, do którego wrzucam karteczki albo ze słownictwem, albo z zagadnieniem gramatycznym, które chcę, żeby uczniowie sobie poćwiczyli.
Jeżeli to są na przykład słówka z żywienia i akurat jesteśmy w klasie ósmej i ćwiczymy pisanie maila nieformalnego do kolegi, no to uczniowie wylosują na przykład pięć wyrażeń, z którymi muszą napisać maila. Mamy tworzenie, mamy formułę taką jak do egzaminu, no i mamy słownictwo, muszą się wykazać, że je znają, czyli tutaj już niestety, no jeżeli nie znają, no to już może się okazać, że użyją źle, więc to jest też forma testowania, jeżeli wcześniej widzieli, że to słownictwo mają całe znać, albo tę gramatykę w ramach właśnie podsumowania jakiegoś działu. Tym się to różni od takiego maila, gdzie oni mają sami coś stworzyć, tak? Również analogowo, i również o tym pisałam, to są moje tabliczki, przyniosłam dzisiaj jedną, moja jest niebieska, tutaj są żółte. Koszt takiej tabliczki jest około 10 zł. I robiłam kartkówkę wczoraj, więc jest czwartek, dziś, nie, wczoraj klasie czwartej z liczebników porządkowych i dzieci po prostu musiały te liczebniki napisać słowami i cyfrą z końcówką i później mi pokazać, jak napisały. Nie była taka sama kartkówka jak zawsze, ale jak moje dzieci najpierw myślą, kartkówka, a potem mówią, ale no, zrobimy dzisiaj na tabliczkach, to jest, o fajnie, zrobimy na tabliczkach, ale super, możemy tak robić zawsze. Czyli test jako test jest. Natomiast forma jest na tyle dla nich atrakcyjna, że już nie marudzą, że muszą tego używać. Oczywiście to jest inwestycja, którą ja jako właściciel szkoły mogę sobie pozwolić. Nie polecam nikomu, kto pracuje w szkole publicznej, inwestować własnych pieniędzy w takie rzeczy, dlatego polecam zalaminować jakieś kolorowe, na przykład karteczki w jasnym kolorze i jak najbardziej będzie to samo. Jeżeli by się udało na tych karteczkach zrobić taką ramkę, żeby to wyglądało jak tablet, to już w ogóle będzie rewelacja. I to by było na tyle, jeśli chodzi o moje pomysły, takie analogowe, czysto analogowe. Tu mam tylko bardzo mało gier online. Myślę, że większość nauczycieli już je zna, ale no, na porządku muszę je podać. Nie wpisałam Kahoota, dlatego że dla mnie Kahoot to już jest passé i ja już nie gram w Kahoota. Mój przyjaciel, ja już gram w Kahoota teraz. My się bawimy w Flip Quiz i tutaj Flip Quiz, tak jak napisałam, nie wymaga urządzeń mobilnych dla uczniów, ponieważ to jest taka gra, gdzie wyświetlamy na rzutniku 5 albo 4, w zależności jak sobie to zaprogramujemy, karteczki zasłonięte, no i uczniowie mówią, za ile punktów chcą dostać pytanie i to się oczywiście odwraca i udzielają odpowiedzi. Inną grą, która taką stroną, aplikacją, która wymaga niestety już u uczniów posiadania urządzenia z dostępem do internetu, to jest Quizalize, no i jest Quizzes. Quizzes chyba jest następcą Kahoota, przynajmniej ja mam, odnoszę takie wrażenie. Wszystkie te narzędzia polecam. My jako nauczyciele możemy za darmo założyć sobie konta, sami ułożyć zestawy pytań, które są wielorazowego użytku. Minus jest tylko taki. Potrzebny jest rzutnik i stabilne w miarę połączenie internetowe, bo jak uczniów wyrzuci, no to niestety już nie możemy wtedy tego oceniać, bo tu już mamy czynnik losowy. I druga rzecz jest taka, no że właśnie, czy my możemy korzystać z urządzeń mobilnych w szkole? No niekoniecznie możemy korzystać, nie w każdej szkole. No a trzecia rzecz jest taka, że wejście, samo połączenie już niestety zajmuje nam trochę czasu. Więc w zależności od tego, na ile nasi uczniowie są samodzielni w obsłudze urządzeń elektronicznych, na tyle szybko to nam pójdzie. No jak są już starsi, tak myślę, piąta klasa wzwyż, to już sobie sami poradzą. Z maluszkami, no to niestety my musimy się logować, każdemu na sprzęt, jakieś mieć tablety, no i to już jest problematyczne. No dobrze, to teraz znowu wracamy do tych druków. Tak jak powiedziałam, muszą być prace twórcze, czyli projekty, bo tylko wtedy możemy sprawdzić tak naprawdę, na ile uczeń wychodząc z naszych zajęć będzie w stanie tę wiedzę zastosować. No bo teraz możemy przepytać z formułek i to jest też oczywiście potrzebne, żeby wiedział, jak coś tworzy, ale tak naprawdę przecież zależy wszystkim, żeby dziecko umiało wyprodukować coś językowego. A poza tym jest cała masa dzieci, które są uzdolnione artystycznie i to też dobrze jest, jak wybrzmi, bo nawet jeśli są uzdolnione, czy nie,
to sama twórczość artystyczna powoduje, że ten poziom stresu związany z testowaniem spada, a rośnie poziom zadowolenia z tego, co robimy. Więc tutaj możemy zobaczyć, ile dziecko faktycznie umie, a nie blokuje go ten kortyzol, który czasami niektórym odbiera umysł czy też mowę. Właśnie, więc tutaj pierwsza rzecz, którą proponuję, to jest stworzyć komiks albo książkę interaktywną. I o tym też już kiedyś mówiłam. To są story, na przykład Storybird, Pałcun albo Flipsnack, ale można to zrobić zupełnie analogowo. I ja pamiętam, jak poprosiłam drugą klasę gimnazjum, żeby mi ułożyli komiks, w którym, temat dowolny, w którym pojawią się wszystkie cztery sposoby wyrażania przyszłości w języku angielskim. I te komiksy naprawdę fantastycznie wyglądały i przy okazji ja mogłam sprawdzić, czy oni na pewno wiedzą, kiedy się stosuje present simple i wszystkie inne konstrukcje i czy to ma sens. No i dla nich to była formuła taka ekspresji, bo tu trzeba było zrobić komiks. Bądź też, a i dodatkowo jeszcze, prawda, musieli coś ułożyć, jakąś historię, więc i narysować i ułożyć. Czasami proszę też ich, żeby napisali wiersz albo opowiadanie. No a z tym już jest trochę trudniej niż z komiksem, no bo opowiadanie to jest za długie, a wiersz to w ogóle jest za nudny. Ale zdarzają się uczniowie, którzy nie mają z tym problemu. Tutaj to znowu, czy one są tamte... Tak, oczywiście, one są bezpłatne w wersji podstawowej. Na przykład ze Storybird jest taka historia, niestety, że nie można tego pobrać. Ale można wysłać komuś link i otworzyć to w wersji internetowej. Flipsnack tak samo jest darmowy, natomiast polecam go starszym uczniom, bo tam tworzymy taki magazyn, taką broszurę. No i Pałcun to jest do tworzenia komiksów. Takich narzędzi jest bardzo dużo, więc tak naprawdę jak wpiszecie sobie Państwo, czego szukacie, to wyskoczy Wam, że ma być darmowy, wyskoczy bardzo dużo różnych podobnych stron. Ja to dałam tylko jako przykład. Storybird bardzo lubię, dlatego że ma już gotowe obrazki. I w Storybird można też tworzyć wiersze z rozsypanych wyrazów. Bardzo dobre narzędzie dla małych dzieci. No ale tu znowu mamy taki kłopot, że żeby to zrobić z moimi dziećmi, to powinniśmy pójść do pracowni komputerowej, w której zawsze jest informatyka. Więc musielibyśmy się zamienić z informatykiem, a to już jest problem. Tutaj dla starszych dzieci myślę, że to bym poleciła wersji internetowej, chyba że macie Państwo takie możliwości, no to jak najbardziej. Kolejna rzecz i tutaj mam proszę bardzo stronę, którą znalazłam przy okazji szykowania tego webinaru, stronę z darmowymi szablonami do robienia labbooków. Myślę, że to bardzo wielu osobom ułatwi pracę, ponieważ labbook to nie jest nic innego jak taka duża książka otwierana, tak otwierana książka, gdzie w środku jest mnóstwo kieszonek, zakładeczek, jakichś zagiętych innych karteczek, obrazków, tu się wyciąga, dzieci to bardzo lubią robić i to znowu muszą to zrobić niestety w domu, ale są tacy, którzy chętnie się tego podejmą i tam są opracowane wszystkie zagadnienia leksykalne bądź też gramatyczne, jakie Państwo się umówią z dzieckiem, że zrobi. To dla dziecka, które sobie na przykład ciężko radzi z testami pisemnymi, z tym stresem, może być jakaś forma testowania, która pomoże temu dziecku dostać lepszą ocenę, czy, no, którą wiecie, że normalnie by sobie dziecko nie poradziło aż tak dobrze, bo po prostu w sytuacji, gdzie jest stres i tatka w biuru nic nie wie. Labbooki też są świetną metodą dla utrwalania dla pozostałych uczniów, dlatego że można je zawsze umieścić na wystawie. I polecam tę stronę. Tam trzeba się tylko zalogować, podać swój mail do subskrypcji i dostaje się PDF-a z gotowymi tymi okienkami, które można wydrukować i na przykład dać takiemu dziecku, żeby to wykorzystało przy tworzeniu labbooka. Będzie później w prezentacji, ja nie bardzo wiem, jak mogłabym to skopiować tutaj teraz, więc nie będę nic ruszać. Może Kasia będzie umiała to skopiować, bo jak ja to najadę, to chyba nie mogę, mogę tylko zrobić kropkę, no właśnie. Dobrze. O, trzeba wpisać w czat, no dobra, to ja będę pisać. Ojej, no dobra, O, dzięki. Bardzo Ci dziękuję, Karina. Będzie szybciej. No dobrze. I już nie z plastycznych, ale tym razem teatralnych,
o czym często zapominamy, bo nawet jak powiedział Sir Ken Robinson, akurat teatr i drama to jest na ostatnim miejscu łańcucha pokarmowego w szkole, odegraj to. Czyli dzieci robią film, przedstawienie, piosenkę, scenkę rodzajową, co bardzo ważne, nauczyciel wcześniej mówi, co ma w tym być, bo to nie może być, jak już temat cokolwiek testować, to nie może być na jakiś dowolny temat, bez żadnego tak zwanego na co bezu. I jak już opracują scenariusz, to nauczyciel musi sprawdzić, czy to jest wszystko w porządku i powiedzieć im na przykład, co było nie w porządku, jeśli chodzi o gramatykę, żeby razem się zastanowili, ok, to jak powinno być poprawnie, poprawić i potem to nagrać, nawet zwyczajnie telefonem. No i jeżeli rodzice wyrazili zgodę, to wysłać rodzicom mailem. Mówię rodzice innych dzieci, żeby inni rodzice mogli zobaczyć te ich dzieci. Wysłać po prostu do danej grupy. No, w mojej szkole językowej ja nie publikuję rzeczy tak, żeby wszyscy widzieli. Jeżeli już, to rodzice wiedzą i na to wyrażali zgodę, że będą otrzymywali materiały przygotowane przez ich dzieci i tylko oni to zobaczą. Tylko ci rodzice to zobaczą. No nie zależy mi na takim rozgłosie, prawda? A zależy mi na tym, żeby ich wizerunki były bezpieczne. Natomiast to znowu zależy od tego, na co się Państwo zgadzacie. Niemniej jednak ja polecam jak najbardziej tę formę ekspresji. To znowu te dzieci, które nie radzą sobie z pisaniem, mogą się wykazać od innej strony. I coś tam, pokazać nam coś, czego normalnie byśmy może nawet nie widzieli, że potrafią. No i taki lifehack na koniec. To podejrzałam gdzieś w internecie i zaczęłam to robić na kartkówkach ze słówek. I muszę powiedzieć, że mnie to nic nie kosztuje, a dla nich to jest ogromna satysfakcja. Uwaga. Dodaj zadanie dla ucznia. I ja na pewno Państwo widzieliście takie karty normalnie testowe, gdzie na dole jest napisane, na przykład ja robię, daję 8 słówek ode mnie i mówię 9, 10, ma być od Ciebie. Napisz mi, co wiesz, a czego, o co ja Cię nie zapytałam. To są tylko 2 punkty. Dla mnie nie zależy na tym, żeby mi udowodnić niewiedzy. Ja chcę zobaczyć, co oni wiedzą. Więc proszę bardzo, chcesz, pokaż mi, czego się nauczyłeś, a o co ja nie zapytałam. Aha, to nie wiedzieli, co napisać. No tak, no to jest tak samo jak Karina, nie Karina, jak Dorota opowiadała, że na początku jej uczniowie mieli problem ze ściąganiem na klasówkach z podręcznika, no bo to są takie rzeczy, których nasi uczniowie nie potrafią robić, bo oni są wiecznie mają powiedziane, że to w ogóle albo nie wolno, albo to nikogo nie interesuje. A ja jednak uważam, że my sprawdzamy wiedzę po to, żeby zobaczyć, ile umieją, a nie ile nie umieją, więc niech pokazują, co potrafią. To ich tylko zmotywuje. No dobrze, ja już skończyłam. Jak powiedziałam Kasi, ja jestem bardzo szybka w mówieniu i ja mówię po prostu jak w pigułce, bo mi szkoda czasu. Natomiast jeśli Państwo mają jakieś pomysły, to ja zapraszam do czata napisać, bo to na pewno nie jest wszystko. To jest tylko to, co mi szło do głowy. A jak macie jakieś pytania, to też bardzo proszę. Ja w tym czasie, proszę Państwa, wkleję certyfikat i proszę sprawdzić, czy działa, ponieważ wszystko jest przeciwko mnie ostatnio. O. Dzięki, Dorota. Dziękuję bardzo. Tak, bardzo miło mi się rozmawiało i w ogóle fantastyczna atmosfera. Bardzo też Państwu dziękuję za to, że byliście i oglądaliście. Kasiu, jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. No my również dziękujemy. Dziękujemy, tak. Dziękujemy za fantastyczne pomysły, za piękną prezentację. Nagranie będzie dla Państwa dostępne na kanale YouTube DOS. Jeszcze proszę, zerknijcie, zanim się rozłączymy, czy działa certyfikat, dobrze? Jeżeli ktoś by był uprzejmy kliknąć. Działa. Super. Super. No to ja też sobie wezmę, wydrukuję. Ależ proszę, jeżeli chcesz, to ja mogę nawet wypisać taki dla Ciebie jako prezentera, nie ma żadnego problemu. Tylko nie w weekend. W przyszłym tygodniu. W weekend będę robiła na drutach. Dziękujemy. Kasia pyta, jak może pobrać. Może Pani pobrać? No trzeba kliknąć w ten, jeszcze raz wklejam, ten link i można go wtedy wydrukować. Tak.
No dobrze. To ja czekam z niecierpliwością na Wasze kolejne webinary. Tak jest. Bardzo, bardzo jeszcze raz dziękujemy za Waszą obecność. Dobrej nocy, gdyby coś, piszcie do mnie jeszcze, jakby się coś działo, ale myślę, że powinno być wszystko ok. Dziękujemy, dziękuję Julia, dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie. Dzięki. Dobranoc.